Państwo, na pewno wielu z Was posiada spawarki inwerterowe albo spawarki TIG z możliwością spawania MMA. Wielokrotnie zdarzyło się, że brakowało Wam w domu migomatu. Nie wiem, czy wiecie, ale możecie przekształcić swoje spawarki w urządzenia zbliżone do migomatu. To znaczy możecie wykorzystać przystawkę do spawania drutem samoosłonowym, którą możecie podpiąć pod swoje urządzenia MMA bądź pod swoje stiki z funkcją MMA. Magnum w swojej ofercie posiada przystawkę do spawania drutem samoosłonowym, którą można wykorzystać do tego celu. Co to jest drut samoosłonowy? Drut samoosłonowy jest to drut najczęściej z wypełnieniem proszkowym, który w trakcie topienia się wytwarza osłonę gazową. Spawa się praktycznie tak samo jak migomatem. To jest tylko jedna różnica, że nie trzeba stosować dodatkowego gazu ochronnego, bo ten gaz ochronny wytwarza się w trakcie topienia tego drutu. Sama przystawka ma bardzo małe gabaryty. To jest właśnie to. W komplecie kable, przejściówki do podłączenia do naszego urządzenia oraz uchwyt, do którego montujemy drut. Samo podłączenie urządzenia jest bardzo proste. Ja to pokażę na przykładzie spawarki marki Magnum, model THF-200A. Jest to TIG z możliwością spawania MMA. Podłączenie wygląda tak. Ponieważ tutaj mamy duże gniazda, producent przewidział taką sytuację, dał nam adapterki. Wpinamy je w gniazda prądowe. Podpinamy dołączone przewody, które były w komplecie z przystawką. Wpinamy zgodnie z oznaczeniami. Plus, plus, minus, minus. Tutaj mamy plusa. Przystawka nie wymaga żadnego innego zasilania niż to, które czerpie bezpośrednio ze spawarki. Teraz należy podłączyć resztę rzeczy. Uchwyt podpinamy na minus, bo pamiętamy, że drutem samoosłonowym spawamy mając uchwyt na minusie, a masę na plusie. O ile producent przewidział fakt, że ktoś może posiadać urządzenie z dużymi gniazdami, o ile tutaj nie dał już nam adaptorka, jeżeli mamy z urządzenia oryginalną masę z dużym wtykiem, to nie jesteśmy w stanie jej podłączyć, ale to można w prosty sposób obejść. Wystarczy kupić dosłownie kawałek kabla, 20 cm. Takie gniazdo na kabel duże i mały wtyk prądowy na kabel. To razem składamy do kupy, nie potrzeba do tego oprócz klucza imbusowego w zasadzie nic. Powstanie nam taka przejściówka, wtyk, gniazdo. Wpinamy, podłączamy masę i w zasadzie jesteśmy gotowi do spawania.
Jedyne, co nam jeszcze zostaje, to założyć drut do tego podajnika. Urządzenie w rękojeści, w uchwycie, posiada zintegrowany podajnik. Tutaj wchodzi nam mała szpulka drutu samoosłonowego. Po założeniu drutu samoosłonowego włączamy spawarkę. Przestawiamy ją na metodę MMA. Kontrolka zasilania w naszej przystawce pokazuje, że urządzenie jest włączone. No i w zasadzie jesteśmy gotowi do spawania. Prąd wyjściowy, jaki uzyskamy na tej przystawce, zależy od prądu spawania urządzenia źródłowego. Czyli jeżeli ustawimy na 200 A, tutaj też będziemy mieli 200 A. Sama przystawka ma regulację prędkości podawania drutu samoosłonowego. Urządzenie jest gotowe do pracy.